Okej, słuchajcie. Musiałem tutaj znowu. Znaczy, miałem trochę problemy tutaj z nagraniem. Nie wiedziałem, że mi się zapisało w tym momencie. Więc początek możecie zobaczyć bez gadki. Bez mojej gadki, bez mojego wstępu. Słuchajcie, no oczywiście widzicie, co się stało. Jesteśmy znowu tutaj w jakimś. Kurde, no. Gnieździe. Ja sobie przeładuję ten miotacz, bo już tu na pewno będziemy musieli go sporo użyć. Dobra, jeszcze sprawdzę sobie, wiecie co? Te zwłoki. Ale nic ciekawego nie ma. Ups! Pal się, gnido. Dobra, idziemy dalej. Nie ma czasu tutaj na zabawę. No i coś tam chyba wybuchło. Ale spoko. Okej, miotacza mamy. W razie co? Tutaj widzę, że będziemy musieli się przedrzeć przez te jajeczka. Race. Okej, trzy robaczki chyba były. Dwa. O! Jeden jeszcze żył. Sorki, dwa. Dwa robaczki. No, muszę być bardzo ostrożny, bo... Z nimi to nigdy nie wiadomo, skąd mogą nadbiec. Uuu! Coś słyszałem. Patrzcie, no. Skąd on się wziął tam z tyłu gdzieś? Dobrze, że to jeszcze jęki ich słychać. O Jezu. Dobra. No tam raczej się nie będę pchał. Wiecie co? Przeładuję sobie miotacz, bo nie chcę, aby mi się w najmniej odpowiednim momencie skończył. O właśnie. Leci kolejny. Kurczę. Idziemy dalej, dalej, dalej. No dobra. Na razie, kurczę, jest dobrze. Na razie jest dobrze. Wow! Fuck! Kurczę, myślałem, że to zarodek. Dobra, poszły sobie. Jak wygląda w ogóle mapka tutaj? Musimy się aż tam dostać. Spokojnie, czy któryś jest zamknięty? Jajka wszystkie były otwarte, więc raczej nic tu nie wyskoczy. Uuu! Jeszcze to się tutaj zaczęło walić. Niedobrze, niedobrze. Ale idziemy dalej, idziemy dalej. Kurczę, już tyle przetrwaliśmy. Więc to... Także będziemy musieli jakoś tam przeżyć. Nie ma czegoś tutaj. Jakiegoś paliwa. Tu coś może jest. Race. Wiecie co, może sprawdzę.
Sprawdzę te półeczki. O, jest paliwo do miotacza, super. Przeładuję sobie. Jak wygląda w ogóle apteczkę, to możemy użyć teraz. I w sumie, czy mógłbym jeszcze jakąś jedną skonstruować? Mogę. Mogę nawet dwie zrobić. Więc zrobię to też. Okej, dobra, mamy dwie apteczki. Mamy troszeczkę paliwa do miotacza. Nie jest źle, nie jest źle. A ruszamy na dół z powrotem. Dobrze. Tak. Paliwo, strzelba. Tutaj też coś może być. Kolejne paliwo. Super. Już trochę się nazbierało. Ups. Just let me make it through here. Spokojnie, spokojnie. Musimy, kurczę, teraz przejść. O Jezu. Nie wiem, czy te kolejki tutaj nie będą jeździć, wiecie co? Będę musiał chyba jak najszybciej. A, tu można wejść. Dobrze. Nie wiem, chyba tędy, co? Dostaniemy się? Nie, tędy nie dostaniemy się. Zaczynam tracić życie. Dawaj, dawaj, zgaś to. Okej, trzeba będzie uważać, bo być może tutaj znowu nadjedzie jakaś. Chociaż nie, niekoniecznie. Tu są jakieś barierki. O nie. A jednak. Bardzo blisko. Bardzo blisko. Ojejku, tutaj pewnie też coś może nadjechać. A pewnie w tamtym kierunku trzeba iść, wiecie? Wiedziałem. Tylko czekałem, słuchajcie, aż wyjedzie ten pociąg. Kurczę, tak myślałem właśnie. Ale okej, mamy go z głowy przynajmniej. Teraz można iść na spokojnie. Dobra, gdzie to jest? Nie wiem, gdzieś tu chyba niedaleko już, co? Tu są drzwi. Chyba tak, chyba tędy. Konsole, które są chyba nieaktywne, więc tutaj nic nie mogę wcisnąć. Race, śluza chyba, czekajcie. W sumie nie wiem, czy tędy, ale tu jest chyba zamknięte. Okej, wiecie co, wejdziemy sobie tym szybem wentylacyjnym, sprawdzimy. O, ho, ho, jajeczko. Nie wiem, czy to spaliłem, czy nie. Gdzie? 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 Obok szły kolejne. Boję się, że zaraz za mną będą. Otworzą się? No musi się to otworzyć. Kurczę, jest, otworzyło się. O Jezu,
Kurczę, no. Dobra. Dawać szybko. Którędy. Użyję, wiecie co, apteczki. Cel zaktualizowany. Odłącz Torrensa, tak? Dobrze, w którym kierunku to mam robić? Czekajcie, tutaj przejdziemy może tędy. Kurczę, wszystko się pali. Tu jest jakieś... Nie, to jest zamknięte. Nie wiem, czy tu na górę w ogóle przejdę. Ale chyba tak, chyba się uda. Obcy tu nie za bardzo lubi ogień, ale może też się gdzieś pojawić. Okej, tu chyba będzie, wiecie co? Będzie ta śluza. Zapisać nie mogę. Kurczę, no. Dobra, jesteśmy z powrotem tutaj przy tej śluzie. Co jest? Muszę wziąć nowe chyba, co? Przebieramy się, dobra, działamy. No tym razem chyba nic na nas nie kapnęło. Okej, no dobra. Teraz będziemy musieli się wydostać, słuchajcie, na zewnątrz. Czekamy. No dobrze, trochę było tutaj zabawy, nie powiem, że nie. Super, jesteśmy na zewnątrz, teraz tak, chyba tą windą. Trzeba będzie się udać albo wyżej, chyba tak, na wyższe pięterko. Okej, czekajcie, jak wygląda mapa? Ano tak, że kawał drogi przed nami. Kawałek drogi jeszcze przed nami. Więc idziemy, zobaczymy. Dobra, wszystko tutaj widzicie, wybucha, niszczy się. No ale najważniejsze, że my jeszcze żyjemy, Dobra, czekajcie. Chyba tędy, co? Powinniśmy się przedostać tam. Okej. Pięknie, tekstury znikające, ale z tymi teksturami tutaj jest troszeczkę bugów. Jak wygląda mapka? No, już jesteśmy kawałek, jeszcze kawałek tylko, czekajcie. Ponad połowa drogi za nami. Dobrze, że jednak tym wózeczkiem jedziemy troszeczkę szybciej. Okej. No prawie na miejscu. Co nas tam spotka, nie mam pojęcia. Ale na pewno nic dobrego.
No okej. Coś tu jest. Wymagana karta. Nie mam tej karty. O kurczę, obcy tam jest. Ciekawy jestem, czy on mnie widzi. Okej, słuchajcie, jeden mechanizm chyba się udało tutaj uruchomić. Nie mam pojęcia, czy on na mnie patrzy, czy nie. Ale muszę jeszcze się dostać z drugiej strony. Oczywiście tutaj nie ma przejścia, trzeba iść naokoło kawałek. Miotacza niestety, ale chyba nie mogę używać tutaj w tych warunkach. Ten cały czas tam na górze jest, okej. Poszedł sobie na chwileczkę. Spróbujemy szybko przejść na drugą stronę. Oby kurczę to zadziałało, oby to zadziałało. Wymagana karta, LT, w dół, weź kartę. Okej, jest karta, użyj karty. Powinno być dobrze, co? Okej, zaczepy chyba puszczają. Niestety, ale obcy jest tutaj, kurczę. Wysać stworzenie. Stworzenie awaryjne, kurczę, wysać stworzenie. Stworzenie awaryjne. Gdzie to jest, co? Gdzieś tutaj. Nie widzę obcych w ogóle. Nie mam pojęcia, czy są tu. Znaczy są, na pewno są, ale... Zaraz, to jest chyba ten mechanizm. Okej, używamy. Aktywujemy. Nie wiem, czy to jest jakaś kolejność, musi być zachowana tutaj, czy nie, ale ja robię po kolei. Dobra, tu jest jeszcze jeden. Aktywny, nie wiem, czy ten czwarty też będzie trzeba. No i dobra, jest ostatni. Teraz to chyba mnie zauważyli. Koniec polowania. Słuchajcie, chyba się udało.
Verlaine, I'm on my way up to the bridge. Cel zaktualizowany. Spotkaj się z Verlaine na mostku. Dobra, gdzie jest mostek? No dobrze, no kawałek oczywiście drogi przed nami jeszcze. Ale to już chyba standardowo w tej grze. Tak więc lecimy. Okej. A nie będziemy tam wchodzić. Nie wiem, czy obcy całkowicie został zlikwidowany, czy nie. Skafandry, czekajcie, to jest chyba tutaj. Verlaine? Oh, fuck. Jednak chyba jeszcze żyje. Dobra, dawaj, dawaj, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Lewo. Będziemy się teraz czołgać, prawo. O! Dobra, jakiś przycisk, czekajcie. Wcisnąłem to, ale czy to się udało, czy nie? Chyba się udało. Koniec transmisji. Rozumiem. Chyba wystrzeliliśmy się, wiecie co, w przestrzeń. Razem z obcym. Ale czy tak skończyła Amanda? Wydaje mi się, że te światełko, które było tam widoczne, być może był to właśnie Torrens, który ją tam złapał z powrotem. Ale nie jestem pewien, nie jestem pewien. Okej, kochani, no cóż mogę powiedzieć. Gra jest bardzo dobra, jeśli chodzi o obcego. Chyba najlepsza z w ogóle z wszystkich serii, jakie do tej pory wyszły. Z tym, że końcówka jest już troszeczkę wydłużana na siłę. Bardzo, bardzo dużo elementów jest praktycznie takich samych. Musimy cały czas biec gdzieś do jakiegoś momentu, coś włączyć, przełączyć i z powrotem wracać, więc to już jest trochę żmudne. Aczkolwiek gra jest dobra, dobra. I naprawdę polecam. Jeśli ktoś lubi takie klimaty, no to może sobie ją oczywiście sam przetestować. I dobrze, słuchajcie, jeśli wam się oczywiście filmik podobał, zostawcie łapkę w górę i zapraszam na kolejne serie. Trzymajcie się, cześć! Destroy.